A więc witam ponownie na moim kanale. Jak możecie zauważyć, w sumie wszyscy chyba widzą, że jesteśmy teraz 7 Days to Die. Akurat ostatnio się takie rzeczy, że tak powiem, dzieją, że normalnie gdziekolwiek nie spojrzę, to widzę 7 Days'a i jakoś tak naszą mnie chęć, żeby trochę w niego pograć. A skoro wiecie, mogę i nagrywać, to mogę, w sensie mogę sobie pograć, to mogę jednocześnie sobie nagrać. Nie ma z tym żadnego problemu jak dla mnie. Czekajcie, bo ja tak troszeczkę miałem przerwę od tego 7 Days'a. Muszę sobie przypomnieć, co się gdzie tutaj klika. Bo inaczej tutaj może być ciężko, jakbyśmy się klepali z tymi zombiekami. Także ogólnie plan jest taki, że ta seria będzie trochę odcinków miała. Nie jestem w stanie wam powiedzieć konkretnie ile. No ale chwilę możemy się pobawić. Nawet sobie myślałem, czy by sobie nie zrobić, nie zwiększyć tutaj, że tak powiem, czekajcie, bo ja może się bym ubrał z czegoś tu więcej, jak i tak już to mam. To bym zrobił, spodnie już mam. Buty byśmy też sobie założyli. Włóż, dobra, to się tak robiło. Musimy zabrać trochę drzewa, akurat tu jest tutaj ładnie, proszę bardzo, ten. Ogólnie mamy tak, exp jest zwiększony razy 3, to od razu wam mówię. Bo wiadomo, jak się gra samemu, no to po co się tutaj męczyć, przynajmniej jak dla mnie to jest bez sensu się męczyć. Czekajcie, musimy znaleźć tu pióra. Musimy znaleźć gdzieś tu pióra. Widzę, że tam mogą być. Plus do tego włókno roślinne. Ale tu akurat pewnie będą pióra, tak? I R się zbierało wszystko. Dobra, tu mamy miedź. Tu mamy drugie gniazdo, które też możemy sobie zobaczyć. A włókno roślinne to były z tego. Dobra, zrób prymitywny łuk. I zrób strzały. W sumie mały kamyk jest potrzebny, żeby zrobić więcej strzał. Notatka księcia mnie nie obchodzi, prawo własności też mnie nie obchodzi, jako że chodzę sobie sam. To możemy sobie tu włożyć i by się przydało zrobić włócznie, czyli po angielsku to jest spear, spear, kamienna włócznia, i do tego potrzebujemy troszeczkę kamienia. Nie wiem, czego tutaj będziemy szukać na ziemi, czy go po prostu nie wykopiemy sobie z jakiegoś kamienia, na przykład tutaj, czy nawet tutaj, nie, tutaj jest akurat, co to jest? To jest pewnie węgiel, tak? Tak, to jest węgiel. No to akurat węgiel nam nie jest potrzebny. Więc weźmy sobie kamień. Chyba 5 by było potrzebne, żeby zrobić włócznie. Tak, kiedyś w poprzedniej grze, że tak powiem. Turbo konstrukcyjny jeszcze może byśmy zrobili. W poprzedniej alfie to był taki myk, że kurczę, do tego też wyleciało mi, do czego dążyłem. Aha, był taki myk, że tą włócznię, co mamy, można było rzucać. I szczerze powiedziawszy, trochę szkoda, że z tego pomysłu w ogóle zrezygnowali. Bo akurat jak dla mnie to był fajny pomysł. Dobra, zlokalizuj handlarz. Handlarz będzie w tamtą stronę. To dobra, już skończyliśmy. Musiałem szybko przelecieć ten samouczek. Bo to on jednak jest trochę taki, że tak powiem, zajmujący czas. Dobrze, że zombiaki już są, to my od razu sobie robimy. Chyba prawy to jest silny atak teraz. Tak jak ostatnio patrzyliśmy, ale oczywiście mój cel jest iście cudowny. Więc no, stamina też się bardzo powoli regeneruje, a oni teraz chyba biegają jeszcze, jak się czasami gościa za mocno strzeli. Tak, widzicie, dostaliśmy 1200 tego, 1200 expa. Więc to jest to, co mówię, że jest zwiększony exp w ogóle na ten, na wszystko. I my tu powinniśmy mieć punkty do dodania. Dobrze by było dodać sobie to. Zyskujesz lepszy dobrze u handlarzy, też byśmy sobie to wzięli. Od razu byśmy sobie wzięli zasada numer 1 cardio i czynnik leczniczy. Tak, te rzeczy myślę się przydadzą ogólnie na dłuższy, że tak powiem, czas, bo żyćko fajnie jak się regeneruje jednak. A ten, dobra, drzwi są zablokowane tutaj. Spróbujemy wejść tutaj górą. Tutaj jest ogólnie ta mapa, na której jestem, to jest Pregen. To jest Pregen 6, czyli ten większy. Widzę, że tu tędy się tam pewnie wchodzi. Tak, że to jest ten Pregen 6, czyli ten większy. Ej, gościu, ja cię nawet nie słyszałem. Co tu się dzieje? Juka. Dobra, dawaj mi tą jukę i tak jak tu jestem, to sobie ją zbiorę. Bo nigdy nie wiadomo, do czego się nam może przydać. To też w sumie możemy chyba wziąć. Chociaż takich bardziej rzeczy najbardziej by mnie interesowało. Może jakbyśmy wbili jeszcze poziom. To mnie by najbardziej interesowało chrześliwy szabrownik, to w to powinienem dać.
A tak z rozpędu dałem w inne rzeczy, no ale dobra, ten poziom to zaraz wbijemy, bo to 1 razy 3 to szybko powinno pójść. Bylebyśmy nie trafili tutaj na żadnego psa. Aha, a już trafiliśmy na tego skoczka. Dobra, ale udało się go zdjąć, jest jeszcze jeden. Aż się normalnie przestraszyłem, że do mnie skoczy skubany. No, lepiej żeby nie skakał, cyk. Bo jak nas teraz by zatruł, to byśmy mieli później problem, a nie chcielibyśmy mieć żadnego problemu. W ogóle to jest drugi poziom rezydencji, a my to i tak jak dla mnie to trochę szybko się pakujemy. Ale jak jest drugi poziom, to może będzie tyle fajnie, że może akurat będzie jakiś fajny loot, którego uda nam się wykorzystać. Nie wiem, czy to nie jest ten. Tam leży na pewno gości, udaje, że śpi. Dobra, jeszcze raz powinien paść. No, niestety jest twardszy niż myślałem. Tam gościu stoi, my go sobie byśmy zdjęli. Tutaj jest za ścianą, ale tamten mnie irytuje, w sensie pod tym względem, że ja wiem, że tam stoi. O, tu pani pielęgniarka sobie coś robiła. Dobra. Tamten będzie próbował tu wejść. O tym mówiłem, że my sobie używamy teraz szczęśliwego szablownika. Żeby zwiększyć o 5% te rzeczy, co nam tu przychodzą. Możemy to odblokować? Odblokujmy gościa. Chodź tutaj, Johnny. No, oni są trochę, że tak powiem, twardsi. Nie wiem, jak tutaj patrzeć, to zbierać. To był jakiś chyba dziecięcy plac zabaw, w sensie tu dzieci były przytrzymywane, pewnie jacyś harcerze. Trochę ciemno mam tutaj, jeszcze nie pomaga mi to, że mi centralnie nad głową świeci tutaj ta. Tam na razie nie wchodzimy. Nie wchodzimy tam. Na razie przeszukajmy wszystko, co jest tutaj. Tutaj jest coś ciekawego. Nic nie ma poza książkami. Akurat książki są fajne, bo książki możemy od razu przeczytać. I od razu widzimy, czy tutaj się da coś więcej zebrać, ale nic tutaj więcej nie ma. Obrazy, inne pierdały. Tych nie wiem, czy rozwalać ich. Porozwalam ich. Ty! Nie wiedziałem, że to takie coś jest. Nie było kiedyś tego, że można wchodzić po tym. Tak, bo tu są rozwalone schody. Aha, czyli tutaj po prostu nic nie ma, tutaj jest tylko takie sobie o przejście. No to dobra, to w takim razie spróbujmy to. Kiedyś nie było takiej liny. Ciekawe, czy gracz może taką linię postawić. No. Oczywiście tutaj nikogo nie ma, więc jest fajnie i miło, możemy sobie przejrzeć wszystko. Tak, tutaj myśmy weszli tutaj, na zewnątrz nie ma co chodzić po tej. Pójdziemy sobie tutaj dalej, kotki przytulające się. Dobry dzień. Dobry dzień, jest tu kto? Nie? No gdzieś jest? Ale gdzie? Jezu, to jest duży jeszcze. Dobra, my schodzimy sobie tu na dół, bo to z nim się inaczej nie będziemy bawić. Bo on ma bardzo dużo życia, a my, żeby go zabić, potrzebujemy bardzo dużo go razy walnąć. Tak, i on się teraz będzie biegał, więc my sobie zregenerujemy wytrzymałość na spokojnie. Wodę mamy, wszystko mamy. Środki przeciwbólowe, dobra, dobra, chodź no. Dobra, ale widzicie, 2200 aż za niego dostaliśmy, to sporawo w porównaniu do tamtych, jest jakby dwa razy taki, nie? No ale jak on stąd wypadł, a skąd on tu wypadł? Czy myśmy to widzieli chyba na przestrzał, czy nie? Bo już sam nie wiem. Dobra, tych roślin to nie chcę, dawaj mi tu amunicję. 100 skrzynek od razu czytamy. Pieczonego ziemniaka się już mi się nauczyli. Tutaj kiedyś były te napoje takie gazowane, co one dawały, to że regeneracja powoli się robiła. Dobra, tu mamy waszą dwójkę, widzę. Albo nawet i trójkę, bo tam jest jeszcze coś, czwórka, dobra. Dobra. Szkoda, że nie mogę wziąć tej strzały. Aha, jeszcze skaczący tu jest, widziałem. Dobra, to regenerujmy sobie staminę na spokojnie. Jak oni tu rozwalą drzwi, to ja powinienem móc go atakować przez drzwi.
Ale nie wiedziałem, że on może przeskoczyć przy drzwi. On chyba też sobie nie zdaje z tego sprawy. No, padaj. Padaj, 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 padaj. Idealnie. No takie pytanko, czy ja jestem w stanie to zmienić ze strzały? No jestem w stanie. To mam 4 strzały na tym jeszcze. Dobrze, mi nie zatruli to chociaż tyle. Dobrze, zrobiliśmy sobie to żarcie. W sensie to jest strój. Tu sobie weźmy, to sobie weźmy. Tu widzę z rozpędu, zjadłem sobie tam to, co mi nie jest potrzebne. Napiję się piwa, to też mi nie jest potrzebne. A w sumie co to jest, co ten buff tutaj daje? Bo też go pierwszy raz chyba widzę. Nabuzowanie, niezła flaszka, czyli w sumie nic nie daje, nie wiadomo co. To sobie biorę, resztę też bierzemy. Szkoda, że tych amunicji też jest tak nie za dużo. A nie wiem przypadkowo levelu, którego nie zauważyłem, niestety nie. Najwyżej polecimy maxa w inteligencję i z inteligencji będziemy mieli te boosty na szukanie właśnie książek, bo by się przydało jak najszybciej znaleźć. Im więcej książek, to wszystko bierzemy. Im więcej książek znajdziemy, tym lepiej. Dobra, pójdziemy sobie od razu szybko do tego, bo już jestem przeciążony. Chyba, że jestem w stanie kieszeń na ubranie sobie zrobić na przykład. Zestaw do szycia skóry, czyli niestety nie jestem w stanie sobie zrobić. Będziemy musieli polecieć w taki sposób teraz. Pozbieramy sobie po drodze troszeczkę pyk, kamieni, bo akurat one się nam troszeczkę przydadzą. Dobra, myślę, że się widzimy już u handlarza. Dobra, udało nam się dojść tutaj do kupca, ale to jest jakiś Trader Hugh, jakiś duży, no i standardowo poszukamy sobie u niego tutaj na chacie tych różnych różności, które akurat może uda się nam zebrać, chociaż widzę, że on za dużo, to ich nie ma. To dalej nie wiem, do czego służy. Nie wiem, czy to nie jest jakaś szybka podróż, czy to nie będzie jakby zaplanowane na szybką podróż. Tu możemy wejść do góry? Można, drzwi się da otworzyć? Da się otworzyć. Ze swoją drogą po co? Bo tutaj pewnie nic nie ma. Dobra, to się akurat przydało. Bo to chyba zwiększa tą bartering, to się chyba nazywa. Zaraz zobaczymy. Co to zwiększa? To zwiększa obrażenia zasięgowe. No to dobra, niech zwiększa. Swoją drogą wbiliśmy po drodze poziom, bo nie widziałem, że możemy dodać sobie, przeczytać jedną książkę. To za czytanie książek to wiecie, to są te punkty doświadczenia, się odblokowują i tak dalej. Więc akurat wbiliśmy poziom, ale jeszcze żadnego punktu nie dodawałem, bo stwierdziłem, że przecież możemy sobie dodać to razem. Nie tak po drodze na szybko, co to w sumie nic nie da, nikt nie będzie wiedział, a potem będą pytania skąd i jak. Więc bez sensu. Swoją drogą nie pamiętam, czy ten Hugh to on sprzedaje broń? Czy co on sprzedaje? Tutaj jest coś, taki duży generator tu stoi, ale w sumie czy on tutaj jest mu do czegoś potrzebny? Najwidoczniej chyba nie. Weźmiemy sobie, o tutaj leżą jeszcze leki, to leki zabieramy, ostatecznie się musi, o tym właśnie mówię, patrzcie, widzicie? I dostałem punkty doświadczenia za to, za te książki. Więc spoko pomysłem jest, żeby to zawsze zbierać, nie? Tutaj mamy następną książkę, pyk. Tutaj niestety rozwalony ten, ale chyba były antybiotyki? Ale mi się przewarciło, że antybiotyki. Tak, no i to też zabieramy. I tutaj mamy następny warsztat i no, oczywiście tylko szmatki. A szmatki chyba, no nie wiem, ja nie mam dla nich, no one są tylko do robienia kleju i poza tym nie wiem, jakie by mogły być inne zastosowanie dla nich. W sensie takie, żeby był w ogóle sens je zbierać, nie? No i tak jak mówiłem już kiedyś, szkoda, że tutaj nie ma czegoś takiego. Ohoho. Już wziąłem to coś. Aha, tutaj, no to wkładaj mi to. Bo tamta, co się z tamtą stało tak w ogóle? Aha, nie miałem w ogóle, to przynajmniej mamy drugiego poziomu już to. A jesteśmy w stanie w takim razie dodać sobie wyszczęśliwego szabrownika jeszcze jedną punkt? Nie, ale teraz już będziemy w stanie. Jesteśmy strasznie spowolnieni przez to, że mamy tyle rzeczy, ale pójdziemy do tego tradera i z nim pogadamy na temat tego, tych rzeczy, takie samo jak i misji, w ogóle wszystkiego. Sprzedamy mu co się da, kupimy sobie może to jakieś żarcie. Najpierw może podejdziemy do niego sobie z nim pogadać. Siemaneczko, mordeczko. Po pierwsze, czy masz jakąś robotę, które nie są zakopane zapasy, bo one bardzo dużo czasu pochłaniają, żeby się tam dokopać. Ja bym chciał transport. I od razu chciałbym przejrzeć twór towar i sprzedać ci wszystko, co mi nie jest potrzebne.
Tego moda sobie zostawimy, to możemy sprzedać. Gnijące mięso nie sprzedamy. Ten azotan poza tym można sprzedać. Części wyrzutni rakiet, deski sobie zostawmy. Środki przeciwbólowe. W sumie resztę, większość bym zostawił. Nie mamy za bardzo to tu więcej sprzedać i mamy bardzo mało hajsu. Więc po prostu zobaczymy, co on tu jeszcze ma. Może coś tu się jeszcze da przeszukać. Na przykład, proszę bardzo, pudło na amunicję. Tu jesteśmy dobrze, że jesteśmy u niego, bo to się będzie rozpiło. Tutaj nic więcej nie ma, tutaj nic więcej nie ma. Więc chyba tyle. Poszlibyśmy na zewnątrz znaleźć sobie jakiś może tutaj przyczółek, albo inaczej, byśmy zrobili skrzynię. To się nazywa skrzynia. Bezpieczna skrzynia na rzeczy, nawet zróbmy dwie. Na moją odpowiedzialność. Wstawmy sobie tutaj. O, od razu widziałem, shotguna mamy. Tutaj gdzieś się udało znaleźć. I tu postawimy sobie przy drodze te rzeczy właśnie. Tak, postawmy je tutaj przy drodze. Jedną i drugą damy jedną dalej. I na szybko przenieśmy te rzeczy. Czekajcie, bo ja tak jak mówię. Czekajcie, C, Shift, z Shiftem, dobra. Tak na szybko, żeby ten gościu, bo on mnie tu podejdzie i będzie mnie tu denerwował. Dlatego bym nie chciał, więc go po prostu trzeba będzie ściągnąć szybko. No. To stamina mnie zaczyna irytować, w sensie na początku to jest wiadomo, że to jest początek, ale jest taka strasznie męcząca. Byśmy zrobili tak, bo później wystarczy, że będziemy przerzucać rzeczy. Tak, na pewno łuski nie potrzebujemy. Tego też nie potrzebujemy, to akurat możemy zachować, to możemy zostawić, to wszystko możemy zostawić. Nawet tego moda do drzewa, to lepiej, bo moda do drzewa od razu sobie możemy wrzucić chyba tutaj. Tak jest i tak, dobrze, czyli on nam tutaj pomoże. Kamienia trochę możemy ze sobą wziąć. Te rzeczy możemy na pewno zostawić. Tą rurkę możemy wziąć ze sobą, ale nie mamy do niej, mamy do niej troszeczkę amunicji, więc prosta jest zasada, że to zostawiamy. To zostawiamy. Przydałoby się, żebyśmy zjedli coś lepszego, czyli zjemy sobie to. Jak się naprawia w ogóle takie rzeczy? Aha, tu się klikało, a. Dobra, i teraz mamy misję, 400 metrów stąd, jest godzina 16, no spokojnie sobie tam przelecimy. Tu jeszcze od razu widzę samochód, który jest od elektryki chyba? Od elektryków, tak? Czyli w sumie ode mnie. Można powiedzieć, że tu moje auto stoi, moje auto zostawiłem. Właśnie to jest to, tak jak mówiłem, że szkoda, że tak jak w Project Zomboid nie można sobie po prostu wziąć tego auta, nie? I nim jeździć. To byśmy sobie wzięli, tak, elektryczne te przeszukamy. 340 rzeczy możemy tam przebiec. Tu od razu widziałem skrzynię na lewo, ale powiedzmy, że na razie sobie to odpuścimy i pójdziemy bezpośrednio tam. Tutaj coś jest ciekawego. Tak, tu chodzą ci goście, ale to oni mi nie przeszkadzają za bardzo, ale chociaż wiecie, punkty doświadczenia to punkty doświadczenia, nie? No dobra, tak to będę tracił. Te moje, ta kura tu nosi, siedzi. Dobra, no to kurę chociaż będziemy mieli. Tak, mamy dostępny poziom, czy mi się wydawało? Musiała mi się wydawać halucynacja. Dobra, leżysz? Leżysz. Kurkę zabieramy, chociaż dobrze by było ją zrobić z tego. Żeby dobrze ją było zrobić, zrobić z... O właśnie, tylko do tego jest potrzebny nóż. I teraz będzie kamienny... Kamienny... Nóż? Kościany nóż. Jak kamienny, jak to są kości. Dobra, tam nie wchodzimy. Ale skrzynia na narzędzi akurat nic niestety nie było. Jeszcze to jest śmietnik, którego nie możemy sprawdzić. Tu idzie babka, ale ona chyba da nam spokój, więc my je też damy. O, idealnie, Electronic Components tutaj jest. Daje mi spokój, jak mi daje spokój, to ja też jej dam spokój. Trzeba pamiętać, że trzeciego dnia prawdopodobnie pojawią się te, wiecie, psy znowu i będą za mną łaziły, próbowały mnie zabić. Jak go nie zabiję, to on prawdopodobnie przyjdzie za mną aż do miejsca. No ale trudno. Szkoda, że tutaj nie ma, najprawdopodobniej są od tego mody, to jest pewne wręcz, ale że tutaj nie ma, wiecie, NPC-ów, nie? Z NPC-ami tutaj to fajnie to wyglądało, na przykład ty sobie tu idziesz, a tu ucieka ci NPC i go goni jakaś horda na przykład, nie? Fajnie by to wyglądało. Ale miejmy nadzieję, że może kiedyś z czasem to się jakoś zmieni, nie? Chociaż wątpię, to pewnie by przeszli, prędzej przejdą na nowy silnik gry niż... O, blokowano kuźnię. Coś się tu darło, słyszałem. Dobra, ty to mnie nawet nie zdążysz dogonić, nawet jakbyś chciał, więc tobie dam spokój. Tak, to też tu sobie pozbieramy.
Tutaj będzie misja, która to jest chyba stacja paliw, o ile się nie mylę. Przynajmniej z tego, co widzę. Tak, to jest stacja paliw, no. Nie wiem, czy najpierw nie przeszukać sobie całej lokacji, a dopiero później zrobić misję. A zresztą w sumie od razu możemy iść. Dobra, tutaj na razie pościągam tych, co tu mi biegają w okolicy. W sumie to czy ten, to jak dodaję, no, żeby się mi nie rozpędziła za bardzo, no właśnie. Bo się zastanawiam, czy wiecie, czy tu inteligencja, nie? Nie dodaje to, że nie zadajemy im obrażeń w głowę, przy trafieniu w głowę masz 5% na rozczłonkowanie paralizatorem. No to akurat tego nie chcę, ja chcę szczęśliwego szabrownika. Tam chodzi sobie gościu, którego my byśmy chcieli ściągnąć, przynajmniej spróbować ściągnąć po cichu. A jak się go nie uda ściągnąć, to zadać mu obrażenia. Jednemu i drugiemu. Co to było? No co to się dzieje? Co to znikają te strzały, czy co? Chyba znikają, bo nie wiem jak to inaczej nazwać. Ej, uspokój się. Tego akurat nie lubię. On jest też twardy, ale nie wygląda, nie? No i będzie znowu biegał. Nie, już nie biega, dobra. Dobra, nie żyje, nie żyje. W sumie tu moglibyśmy w nich walić normalnie z amunicji, a nie tam się czaić. Tylko nie mamy za dużo nabojów do shotguna, więc mógłby być problem. O tak to. Tak, to nie ma znaczenia. Mirem to mamy 8 pocisków. Chociaż z drugiej strony oni też nie są jacyś super wytrzymali, nie? W sensie super ciężcy. Póki jest ich pojedynczo, to może lepiej nie marnować amunicji. Jakby ich było więcej, to już może by nie było wyjścia. No. Tak w sumie jak się patrzy za te auta, to tak samo ta ich cała siatka, nie? Jest strasznie płaska. Niby zmienili ich wygląd, bo one wyglądały wcześniej jeszcze gorzej, ale jest strasznie płaska ta siatka i nie za bardzo. Nie za bardzo ona, że tak powiem, coś tu wnosi. Chociaż jest bardziej realistyczna niż była kiedyś. No ale dalej. Dobra, zrobimy tak. To się pewnie tu zrespiło na nowo i na nowo mogę tu zobaczyć tych aut, tak? I to raczej. Bo chodzi o to, żebyśmy jeszcze dzisiaj, jest 18:31, to żebyśmy to dzisiaj w miarę tu przelecieli. Nie wiem, jak tu się wchodzi. Odblokowane, czyli wchodzi się tędy. Tak, tutaj leży marzenka. Leżała. Jest tu coś ciekawego do zabrania? Pewnie wszystko, co tutaj będzie da się zebrać. Bo to taka jest pierwsza, ale mała lokacja, która ma nas chyba przyspieszyć, że tak powiem, jeśli chodzi o rozwój. A my się musimy w miarę, wiecie, tutaj uwinąć, żeby jeszcze zdążyć wrócić na koło tego, koło kupca. Tak, za dużo rzeczy w ekwipunku. No, wychodź. Co jest ciekawe, że właśnie w Stanach, nie, to tak jest, że ty wchodzisz jakby na lodówkę z tyłu. Zresztą nie tylko w Stanach, ale na przykład w Szwecji. O, w Szwecji jak byłem, to też był taki, to są, też są takie sklepy, że normalnie wchodzisz do tyłu za lodówkę. Nawet w Danii są takie sklepy. I chyba Netto nawet w Danii ma taką opcję, w sensie takie coś, że wy sobie normalnie możecie wejść z tyłu i jakby dokładacie rzeczy z tyłu, nie? O. No, myślałem, że mnie gościu nie usłyszysz, miałeś mnie nie usłyszeć. Jak ja już cię widziałem, to ty miałeś mnie nie usłyszeć. Kosz na śmieci, to stąd zabieramy. W sumie to jest stacja paliw, to ciekawe. No właśnie, miałem mówić, że ta skrzynia Guns and Press powinna gdzieś tu być, nie? Ale tu ona w sumie daje tylko książki. Ale bardzo dobrze, bo my tych książek na początku potrzebujemy. Tam było wejście do góry. My podszliśmy po tą torbę, więc ją zabieramy. Nie wiem, czy tu siedzi, czy w tej drugiej? W tej drugiej. Aha. Co pani tutaj robiła? Pani leśna nimfo. Co pani tutaj szukała? Dziwne, że na przykład nie ma żadnego żarcia, nie? Tak jak się popatrzycie, to nie ma żadnego żarcia tutaj. Tylko same takie, kurcze, szmaty, jakieś inne rzeczy, to po co takie, co tu na stacji takie coś? Jeszcze papier, a no to papier to jeszcze jestem w stanie zrozumieć w kiblu. Dobra, tam nie idziemy. Tu stał ten twardziel, to jest mechanik, akurat to jest logiczne, że on się tu zrespił. Dziwne, że na przykład tak się teraz patrzy, nie, te postacie, co tutaj są, nie mają tatuaży. Tak teraz mi to naszło. Że żadna z nich nie ma tatuaży z tych. Wiadomo, masz cztery. To też jest dziwne, że na przykład mogliby zrobić, wiecie, więcej tych modeli postaci niż te kurczę trzy, że tutaj są i ten. Dobra, może nie trzy, no ale ile jest? To jest 10 maksymalnie, no, modeli. Jak nie liczysz, powiedzmy, a co dopiero, a co jak nie liczysz tych, wiecie, tych
zielonych, nie? Napromieniowanych. No to przecież to się nie liczy jako oddzielny model. To jest ten sam model, tylko po prostu troszeczkę z zielenią, nie? Dobra, to możemy sobie zjeść. To mi powinno dać boosta jakiegoś. Tak, i tutaj przeczytamy sobie ładnie książeczki. I mamy boosta do staminy pewnie, bo to jest boost do staminy, nie? Tutaj to można zobaczyć i tutaj mamy przeciążenie, to wiem, maksymalna premia do wytrzymałości. Dobra, ja już i tak mi się zrobiłem, ale jeszcze tutaj się chyba szło na dach z tego co widziałem. Bo tu była gdzieś... O, a tego w ogóle nie widziałem. Prawie z tego wszystkiego bym zapomniał. O, tu książka pewnie, no pewnie jedna i druga i te rzeczy akurat mi się mogą przydać. Nie mówię, że się przydadzą, ale mogą. Tam na bank coś siedzi w środku. No to pewnie, nawet się nie rozpędzam jeszcze. I tu leży jeszcze jeden gościu, widzę. Dobra. Dziwne, że nie padł od tego strzała. Jeszcze jeden! O, jeszcze mnie tutaj o tumaniu. Jest 20:17. Nie wiem, czy może byśmy nie... Nie, może nie. Ja mówię, żebyśmy tu może przyczekali do rana, ale może nie, może zdążymy wrócić do domu. Chociaż jesteśmy dość przeładowani, więc nie wiem, czy jest sens ryzykować. Tak, no i tu jest przejście takie małe, co by nie było widać. Na przyszłość trzeba zapamiętać, że on tu stoi. Tak, i tu mamy skrzynię z jakimiś śmieciami, tu jakąś babkę. No i dobra, misja skończona, to może się wyrobimy w 1,5 godziny, żeby dojść do handlarza, mu to opchnąć. No nie wiem, na razie najlepiej było tak, jakby się udało jak najwięcej rzeczy z plecaka pozbyć, których na przykład nie będę potrzebował, to się nam postać powinna przyspieszyć. Ale nie ma tu takich rzeczy z tego co widzę. Ziemniak, nasiona mogę wywalić, to mogę wywalić, to mogę wywalić, to też mogę wywalić. Tu klej też można wywalić, bo nie jest nam potrzebny. No dobra, resztę bym chyba sobie zostawił, to też można wywalić. Kawę zostawimy, piórka zostawmy. Tak, reszta zostaje. Dobra, reszta zostaje, no to w takim razie lecimy do kupca. Dobrze, jak widzicie, udało nam się dobiec, ale czas jest, że tak powiem, napięty. Mamy 20 minut, żeby pogadać z nim, wziąć następną misję. Nie pamiętam, jak się tutaj do niego wchodzi. Dobra, tędy się wchodzi. Zaraz nas wywali od siebie, a zombiaki będą biegać, więc my musimy to zrobić raczej szybko. Dobra, biorę amunicję, może jakąś robotę, bierzemy transport, przyjmujemy misję i wychodzimy od niego stąd. Pyk. I trzy. No właśnie. Dobra, i ona będzie mi zaraz biegać. Patrzcie, jak to się robi. Tu byśmy weszli na ten budynek do góry. Tylko potrzebujemy zrobić sobie parę bloków konstrukcyjnych. Tak, właśnie w tym miejscu przeczekamy sobie noc. Ja sobie tu popatrzę na te punkty, co mogę pododawać, bo może coś możemy pododawać. Coś tu przeszukam sobie mniej więcej, jak to wygląda. No a z wami to się widzę już dopiero, myślę, w następnym odcinku. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnej części. Trzymajcie się, cześć.